kolejna edycja, kolejne wydanie mojej audycji i tak naprawdę myślę, że można śmiało powiedzieć, o, kafar już niszczy sprzęt. Nie, przygotowuję sobie. Dobrze. I można powiedzieć kolejne wydanie z kafarem, ponieważ no może nie przy każdym albumie, ale to trzecia płyta, z którą jesteś w czwórce. Ostatni wywiad był centralnie przed samą, przed wybuchem pandemii. Wydaje, tak, właśnie tu jeden z kolegów z obsługi technicznej nam o tym przypomniał, także właśnie tak, właśnie tak było. No właśnie, słuchaj. W ciężkich warunkach. Dzisiaj też jest na wariackich papierach, no, przyznaj sam. No właśnie chciałem cię też o to zapytać, bo tak naprawdę trafię z tymi płytami w ciężkie czasy, nie wiem czy wydawnicze, ale w ogóle ciężkie czasy dla świata, ciężkie czasy dla kraju naszego, ciężkie czasy dla ludzi. Czy dalej jest sens... Wiesz co, bardziej mi chodziło o takie, takie przyziemne sprawy, jak dzisiejsza akcja na zasadzie, weszliśmy tu przed sekundą. Okay. Ja nawet nie wiem, jak się tutaj przygotować. Dobrze, słuchaj, to za chwilę będziesz mógł sobie pokombinować z fotelem. Tak, a czasy są ciężkie, czasy są nieciekawe praktycznie. Co roku wydaję solowy album i co roku dzieje się coś, co nie powinno się dziać po prostu. A myślałeś, że może to właśnie twoje albumy są powodem, że coś się dzieje? Myślę, że powodem nie, aczkolwiek numer powód poleciał tutaj na początku, no. Ale już wydawca pytał się, jakie perły rzucę mu przed nos następnym albumem. Tak? Okej. Okay. No słuchaj, obyś nie musiał rzucać, ani tym bardziej no, mieć jakiegoś wyzwania wydając płytę, no bo myślę, że w dzisiejszych czasach trochę z takim rapem, z jakim ty się parasz, jakim ty się trudzisz, to chyba też są jakieś tam delikatne kłody rzucane, bo no nie jest to muzyka super popularna, którą każdy mało lat łyknie i tak naprawdę każdy człowiek gdzieś tam do siebie przyjmie. Tak jak sam, jeszcze zanim odpowiesz, sam napisałeś, gdzieś tam czytałem jakąś twoją wypowiedź, że, czy też po prostu reklamę płyty, że to jest tak naprawdę chyba pierwsza twoja taka super, najszczersza płyta. Nie mówię, że poprzednie nie były szczere, ale że faktycznie otworzyłeś serce dla ludzi. Wiesz co, zawsze otwieram serce dla ludzi, tylko jakoś, mówię, tymi nocami, którymi ja to piszę, jakoś chyba najbardziej to do mnie dotarło. A co do kłód, które rzucają nam pod nogi różni ludzie i zdarzenia, to też musimy sobie zdać sprawę z tego, że to są też kłody, które my sobie sami rzucaliśmy pod nogi. To my tak naprawdę no, musieliśmy być świadomi naszego przekazu. Ten przekaz się zmienił teraz zupełnie inaczej, bo dzieciaki żyją inaczej. Są różne rejony, ostatnio o tym rozmawialiśmy. I tak naprawdę my byliśmy dzieciakami, które wszystko musiały sobie gdzieś tam załatwić, ogarnąć i czegoś tam nie było. W tej chwili nie mówię, że wszyscy mają wszystko pod nos, no bo wiadomo, że nie każdy ma taką samą sytuację materialną czy rodzinną, ale jest łatwiej, więc przekaz też jest łatwiejszy i przyjemniejszy. Mhm. Więc dzieciaki łakną tego przekazu. My łaknęliśmy, wiesz... rozwiązania naszych problemów życiowych, egzystencjonalnych, jakichś charakterowych, jakiegoś ukształtowania. A teraz dzieciaki chcą się bawić i ciężko ich za to jakby winić. Mhm. Ale myślisz, że to pokolenie nie potrzebuje takich bodźców, jakich my doświadczyliśmy. Mówię tutaj głównie o muzyce, która trochę kierowała naszym buntem, kierowała naszymi głowami, tak? Po pierwsze, to były czasy dosyć, no może nie tyle co ciężkie, co tak jak żeśmy gadali, trochę surowe, surowe tak? Że i faktycznie myślę, że przez to trochę ten rap był inny. W dzisiejszych czasach dzieciaki poszukują czegoś innego, ale czy naprawdę poszukują tylko łatwych, przyjemnych i takich naprawdę bardzo, bardzo lekkich rzeczy, czy jednak potrzebują trochę takiego postawienia do pionu, bo mi się wydaje, że słuchając twojego albumu, po pierwsze, no odczułem tą twoją szczerość, ale przy każdym twoim rapie tak naprawdę ja tą szczerość odczuwam i myślę, że jesteś w tej rapce jednym z niewielu takich ludzi, którzy są w stanie powiedzieć, kurczę, że nigdy, znaczy może nigdy nie mów nigdy, tak? No tak. Ale że masz w sobie taką prawdę, której nigdy się nie musisz wstydzić tak naprawdę, nawet za poprzednie płyty, czy z Dixonami, czy swoje solowe. Tak, tylko wiesz co, znaczy na pewno nie łakną tylko jakiejś tam przyjemności i takiej prostoty, bo to chyba najlepszym tego przykładem jest sukces Szpaka. To który prawda. Płyty mam mega ciężkie, mega, on się dopiero otwiera, także ja nie byłbym w stanie się tak otworzyć, bo po przesłuchaniu jego płyty naprawdę czułem się, wiesz, jakbym tam z nim siedział, jak on by to pisał, gdzieś tam to przeżywał, więc na pewno nie chcą tylko tego,
absolutnie nie możemy wrzucać tego. W ogóle ja jestem, chciałbym być jak najdalszy tego, że nie, my byliśmy takim pokoleniem, oni są takim, a już najgorzej, jak my byliśmy lepsi, wy jesteście gorsi, co? Tak, to... Bo to już wchodzi takie zgredzenie, takie, rozumiesz? Takiego starego dziada. Ja w twoim wieku nie jadłem. Wiesz, tak. No co to jest w ogóle za akcja, nie? Więc nie, jak ja zacznę tak robić, to znaczy, że zacznę się starzeć i to już będzie dla mnie poważny jakiś kryzys. Nie, wydaje mi się, że są zajebiste dzieciaki, fajna młodzież i tak naprawdę, czy my też potrzebowaliśmy aż takiego przekazu, który dostawaliśmy od naszych, w cudzysłowie, idoli, też bym tego nie gloryfikował jakoś. Ale czy to znaczy, że tak powiem, nie trzeba, czy też nie można moralizować dzisiejszej trzeba młodzieży? Bo... Znaczy, wiesz co, jeśli możesz to zrobić, to jak najbardziej, tylko też ten, który moralizuje, musi się przyznać do tego, że nie jest idealny, bo dla mnie, jeśli ktoś wychodzi i, wiesz, naucza i sam nie widzi swoich jakichś wad czy przywar, no to jest... Znaczy, to się mija z celem, jakby to... Dzieciaki tego nie kupią, zupełnie, no. A czy nie masz też takiego wrażenia, że faktycznie, nie mówiąc gorszy czy lepszy, ale to pokolenie dzieciaków, ale przede wszystkim pokolenie artystów, wykonawców, tych, którzy gdzieś tam dają jakiś przykład, właśnie jest wręcz na odwrót niż, nie wiem, no, niż nam się kiedyś wydawało, czyli jest totalna demoralizacja dzieciaków przez przeróżne patoinfluencerów, którzy tak naprawdę są w tym momencie idolami tych młodych dzieci. Ty masz syna, jest, w jakim wieku masz syna? 7 lat. To jeszcze jest czas, tak? Na jeszcze to. Niby jest czas, ale gdzieś tam ma jakiegoś kolegę, który ma tam, nie wiem, 11 czy 12 i widzę, że to już jest, no on tam już jest zasiana, poważna, jakaś taka, wiesz, akcja, propaganda w głowie i w ogóle. Wydaje mi się, że to będzie to samo, co z nami. Jeśli my będziemy tego mega zakazywać, ja nie mówię o patoinfluencerach, tylko gdzieś tam na przykład o rapie, który nam nie siada, to będzie to samo, jak nasi rodzice gdzieś tam nie byli z tego zadowoleni i nikt sobie z tego nie robił. Im bardziej oni chcieli, żebyśmy od tego odeszli, tym my bardziej tym przesiąkaliśmy. A jeśli chodzi o zjawisko, nie mówię o influencerów, bo to jest w tej chwili to już jest po prostu zawód i tyle, tak. Ale no patoinfluencer, wiesz, ja też się przyznaję, że nie wiem, gdzieś oglądałem tego Głąba, jak on się nazywał. No jest, jest Major Suchodolski. Okay. Major Suchodolski z Białegostoku, ale wiesz, tak. Ja zobaczyłem 3 jakieś akcje z nim i ja zobaczyłem, że to jest, przede wszystkim on jest chory. Tak samo Kononowicz, oni tak. Są chorzy, są wykorzystywani przez innych, do tego wjechały używki, alkohol i tak dalej, no to tam dobrze w głowie nie mogło być, więc jakby zatrzymałem się na tym, ktoś mi gdzieś puszczał jakieś krótkie filmiki, ale nie znam nawet ksywek tych ludzi, nawet już dramat, nie? Jeśli lubisz, oglądasz to, co się dzieje u Beja w domu, no to... No ja nie do końca. Spoko, no, jestem jak fanem. Chcesz, no to okej, okay, no. To rób tak, żeby u ciebie ten dom tak nie wyglądał. Słuchaj, a wracając trochę do tych naszych rodzinnych różnych koligacji tak naprawdę, bo powiedziałeś, że żeby nie być rodzicem, to jest w ogóle świetna rzecz, bo ja co prawda nie wychowuję swoich dzieci, ale mam okazję, no, nie chcę mówić o wychowywaniu, bo to też jest trochę brzydkie słowo jak dla mnie, ale dawanie przykładu dzieciakom mojej partnerki, którzy są 10-15 lat, więc nastolatka już jest zafiksowana na punkcie różnych youtuberów i tak dalej, i tak dalej. Młody też już zaczyna łapać, no bo starsza siostra. Czy twój tata, który, no nie, bądźmy szczerzy, załatwił ci ten wywiad dzisiaj. Tak, pozdrawiamy Marka. W Czwórce, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czy twój tata zakazywał ci słuchanie rapu, bądź też robienia rapu? Wiesz co, nie zakazywał mi, bardziej chciał przyciągnąć na swoją stronę, a więc mocno chciał mnie zarazić bluesem, typu Jam, ze Stanów, nie wiem, Stonesi, Beatle, to wszystko, to zupełnie jakby inny klimat chciał wprowadzić i na długi czas tak naprawdę to zrobił, tak? Później gdzieś, on już nie rozumiał, jak my słuchaliśmy trochę punk rocka, znaczy punk rock to jest dużo powiedziane, że Ira to teraz lecz. Wiesz, o co chodzi. Tak. Ale te pierwsze, typu Mój Dom, Nadzieja i tak dalej, no to była super płyta. No i tak jak mówię, wtedy jeszcze nie było rapu, więc bardzo dużo dzieciaków słuchało właśnie jakichś takich rockowych, punkowych rzeczy. To już nie bardzo mu się podobało, no a jak wjechałem
molesta, no to on już w ogóle myślał, że wiesz, że zwariowałem, no? Że zwariowałem tylko, no tak, to już było dla niego za ciężkie, ale nigdy mi nie zakazywał robienia rapu, często tego nie rozumiał. W pewnym momencie, jak zobaczył, że to już nie jest tylko jakaś tam szczenięca zajawka, tylko taka naprawdę pasja i gdzieś za tym idę, to od tamtej pory mnie już wspierał tak na 100%. Mhm. Dobrze. Zresztą chodzi na koncerty, to jest dobra dusza Dixonowa. No ja wiem, bo ja wiem od naszej wydawcy Marty, że, no, Marty, że on dzwoni, pyta się i tak dalej, więc dokładnie. To w ogóle wielki szacun dla twojego taty. Tak, Marek Sztos. Tak, i wracamy do rozmowy, która tak naprawdę zeszła nam na tory, no może nie prywatne, ale tego naszego dzieciństwa. Dosyć prywatne. Ja mam nadzieję, że nie masz tego za zło, że tutaj poruszyliśmy ten temat. Wiesz, no jesteś jednym z tych gości, których jak zawsze zapraszam, to zastanawiam się, nawet sobie piszę pytania, żeby wiesz, potem tak? nie dostać od ciebie przez stół. Czyli rozumiem, że jesteś mocno przygotowany. Słuchaj, do wywiadów z tobą jestem zawsze przygotowany, bałbym cię nie przygotować. Tak, okay. Słuchaj, i też kolejne pytanie, kiedy ty stałeś się kafarem tak naprawdę? Taksywka to już gdzieś, wiesz, jakaś wczesna podstawówka, także... A dlatego, bo byłeś po prostu solidnych rozmiarów No raczej tak, raczej zawsze. Okej. Okay. I drugie pytanie jeszcze trochę z tym dzieciństwem. Jakie plakaty miałeś w domu na ścianach? Jakich zespołów, jakich wykonawców? Bo dlatego to pytam, ponieważ ostatnio umarł jeden z artystów Depeche Mode. Nie, to tego nie miałem. Wspominałem. To mnie jakby ominęło, jeśli chodzi o Depeszów, ominęło mnie, aczkolwiek widziałem ten boom po dziewczynach, bo Depeszów wylatały i były bardzo oryginalne i gdzieś tam, zawsze były trochę starsze, ale tak naprawdę wiesz... mały był wybór, także wiesz, no tak. Wisiał Michael Jackson obok, nie wiem, New Kids on the Block, a później, nie wiem, jakiś, no, Chicago, Lakers, cokolwiek, co było, tak naprawdę to nam się to podobało. Było fajne. Jak trafiłeś jakikolwiek plakat z samochodem, to też sztos. Wiadomo, później się to troszkę zmieniło, było łatwiej i tak naprawdę już wieszałeś to, co ci się podobało, a nie co zdobyłeś. Także ja pamiętam, że mój ojciec, wracamy z powrotem do Marka, wymyślił właśnie, że moja cała ściana była w samochodach, a mojego braciaka w zwierzętach, wiesz, pozwolił nam. On zawsze miał taką opcję, że to jest nasz pokój, on się tam nie wtrąca, możemy robić co chcemy, więc ten pokój wyglądał różnie. No. Czyli mogliście tapetować sobie plakatami. Tak, a później mówię, jak już wszedł rap, to tak naprawdę tych samochodów nie było widać, więcej było tagów i jakichś tam wpisów takich osiedlowych. Zawsze mi się marzyło, że jak już będę miał swój pokój gdzieś tam sobie wynajmę, to chciałem mieć tak mocno surowo, więc białe ściany, na jednej fototapeta, gdzie będzie widok z Ursynowskiej Górki Skopy. Jak już tu jesteśmy, to zapraszam wszystkich. Gramy w sobotę na Dniach Ursynowa o godzinie 16:00 właśnie na Kopie, na Ursynowie. Dosłownie jakiś materac i taka osiedlowa ławeczka, więc wiesz, to gdzieś taki film miałem, ale to mówię, no miałem lat tam, nie wiem, 14, więc ale to trochę to się to zmieniało. I nie wiem, no mając teraz swoje mieszkanie, czy nie wiem, jak będziesz miał jeszcze większe... Żona by mi nie pozwoliła. Ale to, że tak powiem, mając jeszcze większy, ogromny dom, masz swój pokój, studio i teraz co, ten widok... Być może bym taką fototapetę chciał sobie strzelić, bo gdzieś tam Ursynów mam cały czas w sercu, mimo że gdzieś tam w tej chwili nie mieszkam, mam nadzieję, że chwilowo i powrócę. Nie wiem, jak twoi fani na to zareagują. Jakby o to się nie martwię, ale myślę, że taki widok to jest coś, co gdzieś tam cały czas w sercu jest. Mhm. Właśnie, bo te nasze tak naprawdę wspomnienia, które nas wtedy budowały, ja pamiętam fascynację zespołem Depeche Mode, też zupełnie przypadkowo to się wydarzyło, gdzieś tam w międzyczasie był punk rock, czyli trochę pierwszy bunt, a z kolei jak zacząłem słuchać rapu, no to już nie wiem, czy to wiek nie pozwalał na wieszanie plakatów, czy też po prostu, bo też ja pamiętam, że tego nie było w dalszym ciągu, jak my byliśmy młodzi, dostaliśmy, to no, była budka na Wałbrzyskiej z kasetami, gdzie można było, że tam nie wiem, na Ursynowie też pewnie dokładnie. Gdzieś było, jakieś nie, na bazarku. Na Wałbrzyskiej. Pamiętam, że jak się wchodziło, to była taka ręka jakby z manekina, czy jakiejś lalki wisiała na wejściu, że musiałeś tam ją dotknąć, jak się na coś, bo tam było dużo metaliki i tak dalej. Nie wiem, wiesz, jak... Nie...
słaby jestem w chronologii generalnie tych zdarzeń, właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo pamiętam, że była taka sytuacja, taka jakaś, nie wiem, taki news latał gdzieś po osiedlach, wszedł MC Hammer i on w pewnym momencie przestał używać tego MC, tylko po prostu był jako Hammer, bo powiedział gdzieś, że za dużo tam, nie wiem, jakichś słabych raperów używa tego słowa MC. I wiesz, to był taki news, że my chodziliśmy sobie, powtarzaliśmy. Jak ja sobie przypomnę teraz MC Hammera, no to wiesz. No tak. A gdzieś on, no Vanilla Ice, gdzieś za chwilę jakiś Headway, no to był taki po Ace of Base, wiesz, no to było tak po prostu taki miszmasz, że to co nam dawali, to tego słuchaliśmy. Więc naprawdę, jak później wjechał Mr. President i reszta dyskotykowych jakby wiesz, ekip, tak, no to braliśmy wszystko jak leci. No właśnie, bo brało się wszystko co leci, bo tak naprawdę widząc klip gdzieś tam w telewizji tylko i wyłącznie, tak, na kanałach muzycznych, których już nie ma, tych kanałów muzycznych teraz, wiadomo, że chłonęło się wszystko i wszystko było fajne, bo wszystko było kolorowe, wszystko było inne niż polskie. Na polskiej scenie co cię wtedy przyciągało? Czy był jakiś artysta, wykonawca oprócz Dżemu, który gdzieś tam twój tata też ci próbował przemycić? Czy był jakiś zespół bądź też wokalista, którego zauważyłeś i mówisz, kurczę, fajny. Ale mówisz przed rapem. Przed rapem, tak. To zdecydowanie Ryszard Riddle i Jam. Wiesz co, tak naprawdę jak się chodziło, nie wiem, na jakieś zabawy, dyskoteki, prywatki i tak dalej, to co dziewczyny lubiły, to my też lubiliśmy. Wiesz, o co chodzi. Czyli tak, wolne przy Guns N' Roses, przy Metalice. Dokładnie. Ważne było, żeby zabrać coś z domu, z barku od rodziców, a to, co one puszczały, to już jakby... Nieważne, ważne, żeby się do wolnego dobrze przytulić. Ja w datach jestem słaby, ale pamiętam, że dziewczyny mocno chorowały na Nosowską, na Hej. Tak, to było, to był czad. To było bardzo, wiesz, jakiś Warius Max. No mówię, to były przytulańce, które trzeba było po prostu wykorzystać. Ale też widzisz, bo potem się tak trochę stało, że dużo rzeczy stało się wieśniackimi rzeczami dla bo jak stałeś się raperem, to już nie wypadało tego słuchać, tak, nie? Właśnie, nie pamiętam, z kim rozmawiałem o tym ostatnio, chyba też w jakimś wywiadzie mówiłem, że kiedyś ten słuchacz był taki dumny, że on jest słuchaczem rapu i on nie słucha techno, disco, no disco polo to w ogóle już nara. No nie, to w ogóle. A teraz na playlistach, jak ja widzę, co się dzieje, wiesz, no to ludzie mają taki miszmasz, że to jest nie do pomyślenia. Czy to jest złe, czy to jest dobre, to już nie mi to oceniać, bo mówię, musiałbyś mnie zobaczyć, jak ja się bawię przy disco polo na weselach. Mhm. Ale właśnie po to są wesela, żeby trochę się wyszumieć przy tych kawałkach disco polowych. Ostatnio gadałem o tym z kimś w pracy i też mówi, nie, ja nienawidzę disco polo. Ja mówię, wiesz co, ja mam takie podejście, że ja nawet na swoim weselu mój DJ, który był, zagrał jakieś kawałki disco polowe dla tych starszych ludzi, którzy się przy tym wyśmienicie bawili. I ja też po paru głębszych bawiłem się przy tym świetnie. No ja powiem ci, że disco polo i jakieś właśnie stare rock'n'rollowe, no to przejmuje. Przecież ja nie puszczę się, żyje na weselu. Nie, no wie... Aczkolwiek... Powiem ci, że teraz bym pomyślał o tym, żeby, chociaż nie wiem, jakby ekipa zareagowała i co by się tam działo na sali, ale tak, no zresztą teraz jest, mówię, teraz tego typu disco rap i trochę z takiego właśnie przelizania się z tą sceną disco polową, ja już nie mówię o, to są artyści, których ja nawet nie znam, bo wiesz, wrzucam parę taktów, słyszę z remizy i jakby dzięki, nie? Także tak, no właśnie, dużo się dzieje. Rap trochę teraz, ten współczesny rap niestety, znaczy nie wiem, czy nawiązuje, no ciężko tu mówić o nawiązywaniu, bardziej chyba mowa o jakiejś biesiadności, o większej takiej przaśności w tym rapie. Nie wiem, czy słyszałeś ten kawałek BRO na przykład, kurczę, nie przypomnę sobie teraz tytułu, coś, że nie życie jest piękne. Ja uważam BRO za bardzo zdolnego rapera, za zdolnego MC, on zawsze świetnie rapował, ale on poszedł w tą stronę właśnie taką bardzo łatwą, bo on gra dla dzieciaków, dla nastolatek i on naprawdę gra na koncertach dla tysiąca ludzi. I też się tak zastanawiam, mówię, kurczę, czy to jest z jednej strony zaprzedanie jakichś swoich wartości rapowych, czy to jest po prostu otworzenie głowy i pójście o krok dalej, kurczę, skoro mogę zarabiać, to chcę zarabiać, nie? Wiesz co, myślę, że w ogóle w zarabianiu to nie ma nic złego, tylko jeśli on sobie odpowiedział na pytanie, czy jemu to nie będzie przeszkadzać, nie będzie, róbmy to i przybił sobie w głowie piątkę, no to niech tak robi, wiesz. To już nie są te czasy, kiedyś to by mu cała scena, nie wiem, ja nawet nie wiedziałem o tym, że on gra dla dzieci czy coś. Nie znam jego jakby nowych numerów. Gdzieś na początku pamiętam, jak wchodził, to tak. Wydaje mi się, że teraz
ludzie mają już wywalone na to, kto jak kogo ocenia. Kiedyś naprawdę, jeśli ktoś powiedział liczący się na scenie, że robisz gówno, no to ciężko było ci się z tego wytem. A teraz to, oni za dwa tygodnie nagrają wspólny numer, żeby wiesz, żeby się cyfra zgadzała na Spotify'u. Więc oczywiście. Niech sobie robi, co chce tak naprawdę. No, teraz mnie akurat zaskoczyłeś akurat tą ksywką, bo jedyne co z ostatnich rzeczy, które mi się przewinęła, to wiem, że z Zarzyckim zrobił numer i ktoś mi mówił, że on stoi jakby za sukcesem ekipy. Ekipy, z kawałków więc ekipy. Więc to są jakby dwa newsy, które OBRO kojarzy. Gdzieś tam się nawet przecięliśmy chyba na Popkillerach czy coś. Uśmiechnięty, serdeczny, także ciężko byłoby mi jakby aż się do niego przyczepić o coś. No? Właśnie widzisz. A kiedyś wystarczyło naprawdę Strefa Muzy, że nikogo nie interesowało, jakim jesteś człowiekiem. Mhm. I to akurat było złe, więc naprawdę mamy sporo za uszami i my, i wasze roczniki, bo jesteś starszy. Jestem trochę starszy, nie musiałeś wypominać. Tak, więc wiesz, jakby... Tak, to były te ostatnie dwa newsy gdzieś, które mi się pojawiły, czyli singiel z Zarzyckim i ta opcja z ekipą. Okej, ja osobiście BRO bardzo pozdrawiam, bo tak jak mówiłem na początku, zawsze uważam, że jest to jeden ze zdolniejszych i ciekawych MC na polskiej scenie. Też sobie obrał taką drogę. To chyba muszę aż naprawdę wrócić. No, do niego, to aż tak jakby... Warto sprawdzić jego skillsy. Ja bym chciał się ciebie też zapytać, bo tak naprawdę przy tym, co się dzieje... w ogóle u nas w kraju, przy gdzieś tam czasami, nie wiem, ludzie się boją utraty swojego wizerunku, bo coś zrobią źle, na przykład postawią nogę nie tam, gdzie powinni postawić. Ty nosisz maskę od wielu lat. Czy ty kiedyś zamierzasz się odmaszczyć w ogóle? Wiesz co, ja mam taką dziwną przypadłość, że im bardziej ludzie chcą być rozpoznawalni, tym bardziej jak gdzieś się usuwam w cień. Przeszkadza mi to, wiesz, też wolałbym sobie tu siedzieć bez tego, nie wiem, klipy nagrywać bez tego i tak dalej, ale po prostu nie chcę, wybrałem taką drogę, na dzień dzisiejszy w ogóle nie myślę o tym, także tak jak mówię, im bardziej ludzie chcą być rozpoznawalni, gdzieś ja uciekam w tył. Mm-hmm. No właśnie, bo to wiesz... Mówię, no teraz już poszło to w takim stopniu, że te socjale po prostu zjadły nas, ludzie są wścibscy, mega, chcą wszystko o tobie wiedzieć, a ja niekoniecznie muszę się na to zgadzać. Mm-hmm. Jest to oczywiście słuszna droga i myślę, że należy to w pełni uszanować. Wracając do kawałka, a propos tego, że można liczyć na bliskich, na kumpli, jak jest z Rabrą w dzisiejszych czasach? Bo też gdzieś tam gadamy o tym old schoolu, że nawet nasze relacje były zupełnie inne, niż są we współczesnym świecie i kiedyś gdzieś tam mijaliśmy się niby na cześć siema tylko, ale gdzieś tam były takie delikatne, może nie bify, tylko po prostu się nie rozumieliśmy, animozje w wielu kwestiach, dziękuję, że mi, bo tego słowa mi zabrakło. I gadałem dzisiaj w ogóle z moim przyjacielem DJ-em Frodem, z którym dosyć dużo gadam, on jest DJ-em Malika Montany, dużo jeździ, dużo gra, dużo widzi. I też często gadamy o sytuacjach, które w jego życiu się pojawiły, jak spożywał dużo napojów wyskokowych, teraz już w ogóle tego nie robi. I wtedy miał przyjaciół, teraz nie ma tych przyjaciół, prawda? Wracając do pytania, na kogo można liczyć, ponieważ trochę ta rap gra, uważam, że z jednej strony nie wiem, czy jest bardziej zakłamana niż była te 20 lat temu, bo wtedy nie było takiej możliwości za bardzo, bo nie było tych mediów społecznościowych, nie? Nie było... Są tak dwa różne światy, że nie do porównania. To jest przepaść i to nawet nie chodzi, czy rap jest lepszy, czy gorszy, bo wiadomo, że będziemy sobie mieć tam jakieś ulubione hity, do których będziesz zawsze wracał, ale tak po ludzku wydaje mi się, że kiedyś było po prostu prościej, bardziej wszystko na stopie koleżeńskiej. Jak ktoś kogoś nie lubił, to po prostu każdy o tym wiedział, tak? Tak. A to dziś prawda. Tak naprawdę, no mówię, to klepanie się po plecach, ubliżanie sobie, no wiesz... Tak, i to jeszcze najlepsze jest to, że to wszystko się dzieje w internecie. Dzieje w internecie, a później za gruby hajs na matach i w oktagonach. Więc mówię, to jest też pomysł na biznes, tylko no ja nie wiem jakby... Jaki jest motyw ubliżania sobie, a później, nawet jak już to się kończy, powiedzmy, w którejś z federacji,
Po walce oni się ściskają, wiesz, całują. I nie mówią, wszyscy że, też. No nie wszyscy, ale tak. Mówię, no znakomita większość tak robi. Tak. I mówię, no to jakby po co? Nie? Kto się na to daje nabrać? Wydaje mi się, że nawet dzieciaki, nie? Po prostu dzieciaki lubią dym, lubią jak coś się dzieje, lubią dramę. Więc wydaje mi się tak, mówię, dwa zupełnie różne światy, nie do porównania, nie do zestawienia. No i tak jak mówisz, nie było mediów społecznościowych, więc żeby ktoś się dowiedział, że ty go nie lubisz, no to też jak wiesz. Poczta pantoflowa. Tak, jak się nie zderzyłeś z nim w punkcie, czy w hybrydach, czy pod remontem, czy pod remontem, to się tego nie dowiedziałeś. Dzisiaj, wiesz, na story, nie wiem. Ty tego nie wiesz, a już tak. Wszyscy wiedzą. Nie? Tak, często tak jest, wystarczy coś wrzucić na story, które za 24 godziny zniknie, już internet tym żyje, a ty nie sprawdzisz, wiesz. Tak. No, także ciekawe czasy. Ciekawe czasy i właśnie dla mnie, dla dzieciaków trochę, nie wiem, czy dzieci są poszkodowane, bo z jednej strony mają dużo informacji, mogą tak naprawdę sprawdzać, kombinować gdzieś tam, sprawdzać różne źródła, a dzieciaki też takie są, że faktycznie sprawdzają, co się dzieje, ale mnie na przykład, cytując klasyka, mnie to boli. Po prostu, bo nawet tutaj nie chcę mówić o moim gdzieś tam byłym bliskim środowisku, ale mówię o rapowym, ale jeżeli, nie wiem, dwóch raperów spotyka się po latach, dopiero co sobie ubliżali w internecie i teraz się ściskają, dla mnie to jest takie po prostu aż ohydne i nie chcę mi się dlatego wchodzić do tego świata, żeby... Wiesz, z jednej strony jak najbardziej rozumiem cię, a z drugiej czy nie chciałbyś... Wiesz, to zależy jeszcze, co tam się stało, ale czy nie chciałbyś, żebyśmy jednak w tym wieku, no bo kiedy, jak nie teraz, się jednak godzili i woleli się dogadać, bo ja powiem ci szczerze, że ja 10 lat temu, no 10 tak, 10-15 lat temu, to ja bym się nie dogadał z nikim z Rabir. Z nikim, ja bym był takim po prostu ty ostatnim ochikaniem. Byłeś buntownikiem takim, tak, tylko no. Że wtedy było dużo takich ludzi, a dziś jeszcze, no mówię, jakby mi dali, nie wiem, 15 lat temu takie możliwości socjalne i tak dalej, to... No, ja bym się z nikim chyba nie lubił. Do mnie dał też by pewnie nie przyszedł. I numer, kto to jest? Coś tam ci pocisnął, nie? Generalnie tak, byliśmy bardzo zero-jedynkowi. Uważam, że to było fajne na tamten czas i dzieciaki muszą przez to przejść. Niech nie słuchają z Greda 40 lat, że słuchajcie, musicie być tacy i tacy. Oni muszą się wszystkiego jakby nauczyć. Ważne, żeby była ta zajawka, żeby była pasja i tak jak mówisz, szukanie nawet newsów, to też jakąś jest zajawką. Mhm. No tak, i mądre wybieranie, nawet takie niemądre, to mieć tych opinii parę. Oni mają pamiętać tylko jedno, że są młodzi, że mają się bawić, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile tu będą. Niech się cieszą, że są zdrowi, jak nie są zdrowi, to też niech się nie dają. Tu właśnie też nadmienię Norberta z Brudne Style Studio, który robił właśnie cenzurę do naszego, do naszej płyty, do tych numerów, które dzisiaj lecą. Tak, dziękujemy ci. Też Walczyk, wiesz, gdzieś z chorobą, a otwiera studio, pracuje w radio, wiesz, to tacy ludzie są przykładami, że dla tych dzieciaków tak naprawdę, a nie my. My raperzy sobie możemy coś tam powiedzieć, dopowiedzieć tak naprawdę. No. Tak, Kafar, ale ty na przykład jesteś takim człowiekiem, przynajmniej przez te wszystkie lata, gdzie gdzieś tam trochę się ciebie bałem, trochę cię szanowałem, trochę cię ceniłem, ale też stworzyłeś wokół siebie, nawet nie wiem, czy stworzyłeś, po prostu taki jesteś, że ty jednak jesteś bardzo prawym gościem, jeżeli chodzi o pokazanie muzyczne, tak? Bo prywatnie się za dobrze nie znamy, ale jeżeli chodzi o muzykę, którą promujesz, w której pokazujesz, jaki jesteś, tak naprawdę pokazujesz bardzo prawą postać swojej osoby. I nie wiem, mam wrażenie, że tak, dzieciaki, słuchając ciebie, wyciągają dobre wzorce raczej, tak? A nie złe. W tej chwili myślę, że tak, bo gdzieś tam już dawno temu zdałem sobie sprawę, jaka odpowiedzialność gdzieś tam ciąży na naszych słowach. I ja powiem ci szczerze, że nie byłbym w stanie nagrać numeru, który gdzieś, nie wiem, zapewniłby mi sukces finansowy i generalnie, nie wiem, jakiś tam globalny, ale na przykład zrobić jakąś, wiesz, nie wiem, taką, no nie wiem, dyskopolową rzecz, nie wiem, typu, nie wiem, Cypis czy coś takiego, wiesz. A widzę, że dużo ludzi nie ma z tym problemu. No i powiem ci szczerze, to mnie gdzieś boli, tak. Także dla mnie ta muzyka to jest coś takiego,
no mnie tym zarazili starsi i ja już dużo razy chciałem machnąć na to ręką i albo to zostawić po prostu, ale nie jestem w stanie bez tego żyć, albo gdzieś po prostu odpuścić. Ja mówię, dobra, po co tym dzieciakom, wiesz, one naprawdę chcą słuchać przyjemniejszych no treści, tak, rzejszych i tak dalej. Tylko powiem ci, że ja mam, przyznam się, że mam coś takiego, że nawet rozmawiałem ostatnio z Chinolem, że my siadamy do pisania tekstu i może być, wiesz, jakiś beat nawet przyjemniejszy, a te myśli czarne w nocy się kłębią i wylewasz coś zupełnie innego, co byś chciał. Więc ja mam problem z takimi lżejszymi numerami. A chociaż piszesz tylko w nocy w takim razie? No 90% tekstów. Okay. Po prostu czas, spokój. Tak, no i lubię ten klimat. Mhm. Chociaż wczoraj wyszedł klip do numeru Dzwoni PM. No i generalnie tam jakoś tam tak już luźniej podszedłem do tematu i no tak, właśnie, nawet bo to taki luźniejszy numer jest. Skoczniejszy. Tak, to to chciałem zapytać. I myślę, że właśnie w sobotę my zagramy go właśnie na Dniach Ursynowa i myślę, że tam go jakby zaprezentujemy po raz pierwszy na koncercie, zobaczymy jak usiądzie. No, ale czy bym potrafił zrobić całą taką płytę? Chyba nie. Nawet jakbym bardzo chciał, to... Cześć, bo wiadomo, że z każdym wiekiem stajemy się trochę inni, więc możliwe, że za 10 lat na przykład nagrasz płytę bluesową, czyli powrócisz do korzeni, którą, wydaje który mi się, ci że prędzej, twój tata... prędzej właśnie tam niż disco polo. Nie, no, ja to szanuję. Na pewno. Ja to bardzo szanuję. To na pewno. Słuchaj, jeżeli chodzi o gości na płycie, też powiedziałeś, że żaden gość nie jest przypadkowy, że wszyscy są gdzieś tam przemyśleni. Takie ksyfy jak, nie wiem, OSTR, czy Ero, czy Dudek, czy Kukon, czy Louis Villain, no to są ksywki, które gdzieś też trochę album niosą. Tak, zdecydowanie. Też pewnie nie zrobiłeś tego po to, żeby ten album poniosły, bo też pewnie gdzieś tam spełniłeś swoje zajawki i jakieś tam swoje... Wiesz co, nie myślisz o tym, żeby poniosły sam album, ale numer jak najbardziej, wiesz, ja wiedziałem, że jak Louis z Kukonem się spotkają na traku, no to ten track urośnie no tak naprawdę grubo. Eros z OSTR-em bardzo chciałem ich zderzyć na traku, też tak, zajarali się też od razu tym. No i właśnie do tych dwóch numerów chciałbym jeszcze zrobić klipy i myślę, że już wystarczy, będzie jeszcze numer już za chwileczkę z Vinci'im i z TPS-em. Także jeszcze trzy klipy przed nami. No i mówię, są młodzi, wiesz, jest BCK, który jest ciężkim kotem, jest Bugi, jest Inki, tak naprawdę sporo ksywek. Intrus, także wiesz, no jest dużo ludzi, ja zawsze lubiłem dużo gości, bo wtedy się nie nudzę i prawda jest taka, że ja nie mam nikogo w tej chwili na świecie, no za dzieciaka to mogłem słuchać każdego solówek, no tak. nie potrzebowałem gości, a w tej chwili już nie mówię o samym przekazie, bo każdy już ma w głowie ustalone, co myśli i ciężko to zmienić, ale same wokale myślę, żeby mnie znudziły. Mm-hmm. Nie wiem, nie mam jakby takiej, tak, nawet jak, wiesz, jaram się Avim strasznie, to jak wchodzi mi Louis, no to jest, wiesz, to jest ten balans, także ja potrzebuję dużo ludzi wokół, tak, żeby ten numer i ten album nosił. No. Mm-hmm. Słuchaj, jeszcze zanim przejdziemy do tych pytań takich ostatnich, nie wydaje ci się, nawet nie to, że nie wydaje ci się, tylko kiedyś rap był taki mocno i tu trochę oczywiście mówię o przekazie, ale był mocno upolityczniony, tak? Dużo było ekip takich jak Public Enemy, nie wiem, Paris, które gdzieś tam poruszały tematy polityczne. Mhm. Dzisiaj w naszym kraju myślę, że przydałby się trochę ten rap bardziej upolitycznić. Jest Mata, który dużo mówi o takich rzeczach i to bez totalnej cenzury, ale czy nie powinno być tego trochę więcej? Czy młodzi ludzie jednak, słuchając młodych ludzi, nie powinni wyciągać właśnie z tego coś ze spojrzeniem od młodych ludzi, a nie od starszych polityków, bądź też od mediów, które nie do końca czasami gdzieś tam, wiesz, zgadzają się ze światopoglądem? No i widzisz, tu muszę cię zawieść, bo no, ja nie jestem osobą, która... Już parę razy gdzieś tam się odezwałem politycznie, czy to w numerze, czy gdzieś tam właśnie na socjalach. Gdzieś za kimś obrałem jakąś drogę i za każdym razem się zawiodłem. Okay. Więc jeśli ja miałbym teraz poruszać tłumy, powiedzmy nawet swoich słuchaczy i brać odpowiedzialność to tylko za swoje słowa, a nie za słowa polityków. Mm-hmm. Nie, także, to jest akurat świetne podejście. Wiesz, mówię, no rap ma to do siebie, że możemy mówić o wszystkim, co chcemy, ale po prostu tak jak mówię, no muszę brać odpowiedzialność za to, co mówię i rozumiem, że kogoś
wiesz, wkurza jedna opcja czy druga, niech o tym gada, ale wydaje mi się, że ode mnie już nie usłyszymy jakiegoś takiego, okay, że się podpisuję obiema rękoma, nogami, wszystkim i wiesz, za jakąś partią polityczną. Także jak chcecie, okej, okay, ale beze mnie. Super. Słuchaj, duży hajs, nie wiem, duża bańka, teraz to duża bańka, to jest nic tak naprawdę, duże 10 baniek. Gala, jedna z tych gal, które teraz mamy. Zgadzasz się na walkę, jeśli proponują ci konkretne pieniądze i dobrego przeciwnika? Czy w ogóle odbijasz od tematu? Jakby nie mam w tej chwili takiej potrzeby, ale prawda jest taka, że nie ma takich pieniędzy, znaczy nie ma takich pieniędzy dla nich, żeby mi zapłacili, bo ja nie mam takich zasięgów, które oni by chcieli. Okej, okay, czyli więc bardziej... ja w ogóle jakby to po mnie zwisa, bo wiesz, jak ktoś się mówi, że nie, ja nie wyjdę za milion, to a wyjdziesz za 10, nie, a za 100, no jak nie wyjdziesz za 100, no to naprawdę można się zastanowić, nie? No tak. Więc jakby mnie to jakby nie dotyka, też nie jestem sportowcem, tu trzeba sobie przyznać, jestem raperem. Wiesz, ale wiele osób z jestem tego... raperem, biesiadnikiem i gdzieś celebruję takie życie. Kocham ludzi, kocham dobrze zjeść, wypić i pogadać do rana. Słuchajcie, Kafar kocha ludzi i lubi dobrze zjeść. Pamiętajcie, on tylko tak groźnie wygląda. On kocha ludzi. Dokładnie. Także nie wiem, na dzień dzisiejszy nie myślę o tym. Dostałem kiedyś jakąś propozycję za, uważam, śmieszne pieniądze, ale mówię, no wtedy było gdzieś to też takie podłoże osobiste, więc źle bym się chyba czuł, że biorę pieniądze za to, że muszę coś załatwić. Wyjaśniać. Tak. Tak, gremium publicznym. Dokładnie. No jeszcze jest ten temat, że no jak miałbym wyjść, nie pokazując twarzy. No też prawda, więc, to by było ciężko. Byś musiał zdemaskować się chyba wtedy. Chyba, że w tych maskach, wiesz, meksykańskich, to by było dobre, ale to wtedy wrestling już. Nie, no to grubo, to powiem ci, że nie chcę wiedzieć, jak bym wyglądał. Słuchaj, jeszcze chciałem cię o jeden temat zapytać, ponieważ rapujesz cały czas na swoich płytach, na tym albumie również, że rap w dalszym ciągu jest twoją pasją i nigdy nie stał się twoją pracą. Jakby się tak zdarzyło, żeby rap stał się, oprócz tego, że twoją pasją, to twoją pracą. W sensie, byś był w stanie się utrzymywać codziennie, żyć z rapu, mieć super zasięgi i tak naprawdę, gdyby ta sytuacja się odwróciła, to co ale wtedy? Ale wiesz co, nie, od lat już jakby z tego żyję, a dzięki temu zostawiłem jakieś głupoty za sobą i z tego żyję. Nie żyję może ponad stan jakoś, ale nigdy nie stał się moją pracą, że ja muszę wstać i wiesz, i lecieć. Nie. Raczej jestem z tego dumny i wdzięczny, że tyle czasu mogę poświęcić młodemu, tyle czasu mogę poświęcić żonie i generalnie przyjaciołom i rodzinie. Więc tak jak mówisz, widzisz, teraz się spotykamy, wiesz, ludzie, nie wiem, albo śpią, albo słuchają nas, albo coś, ale już jakby kończą temat. Ja tak naprawdę zaczynam o godzinie 10, wiesz, taki no, dzień jakby pracy w cudzysłowie rapera, a tak to w ciągu dnia mam jakieś sprawy takie około rapowe. Przecież mamy też ściuchy, organizujemy koncerty, robimy teraz spotkania właśnie, o których ci mówiłem, Hip Hop Szansą w Ursynowskim Centrum Kultury. Właśnie w czwartek zapraszamy, bo będzie cały skład Morwła, także musicie tam być o godzinie 18. Które wydaje niedługo płytę Morwła. Dokładnie, także jeśli chcecie się z nim spotkać, to takie spotkania Hip Hop Szansą są dla was. W czwartek o godzinie 18 Ursynowskie Centrum Kultury zapraszamy, więc wiesz, cały ten dzień i te około rapowe rzeczy mogą być moją pracą, ale sam rap, który wiesz, ja po całym dniu naprawdę czasem już nie chce mi się nic, gdzie naprawdę ludzie myślą, że sobie bimbamy i wiesz, i tylko jest no koncerciki, tak. raperki tak i melanże. Nie, ja wiesz, 7 rano mam nastawiony budzik właśnie po to odwieźć Filipa, zabrać Filipa, żeby wiesz, być w takim rygorze i to ogarniać, także dużo się dzieje. Także tak, nigdy nie będzie rap moją pracą, wszystkie rzeczy około rapowe mogę traktować jako gdzieś tam pracę. Wiesz, to też ciekawe, co powiedziałeś, bo wielu ludzi z zewnątrz tak naprawdę, którzy no myślą, a raperzy to tak jak mówisz sobie bimbają cały dzień i tak dalej, a ty powiedziałeś jedną niesamowitą rzecz, że dzięki temu, że jesteś raperem i robisz to z pasji, masz czas dla rodziny i dla przyjaciół. To jest niesamowite, bo myślę, że wielu osób postrzega trochę, no nie wiem czy nas, bo my jesteśmy też już
starsi, no przynajmniej ja to już nie robię rapu, ale patrząc na ciebie, że to się tak naprawdę zmienia. Kiedyś rap to był melanż tak naprawdę co weekend, albo 7 dni w tygodniu to był melanż, prawda? Przewartościowane życie przez rodzinę, przez kolejne pokolenie, przez dzieci, to też dużo daje i wtedy jesteśmy w stanie zupełnie na to inaczej spojrzeć i znajdować ten czas właśnie w nocy, gdzie tak naprawdę wszystko zasypia, a my się budzimy. Tak, ja powiem ci jeszcze jedno, po prostu u nas jest taka opcja, że dużo ludzi dużo mniej pracuje i dużo mniej rzeczy robi, tylko nie lubi swojej pracy. Więc wiesz, jak on 8 godzin jest w pracy, której nienawidzi, to jemu nic z tego nie da, on nigdy nie będzie zadowolony. Jak on będzie na mnie patrzył, on mnie widzi tylko na teledysku, on mnie widzi tylko na koncercie, jak promuje swoją płytę. Tak. On nie widzi całej mojej wycieczki, przecież jest firma, która zajmuje się wyciuchami. Są ludzie, którzy mają firmę i oni też tego nie widzą. A Paweł sobie gdzieś tam rapuje, coś tam. No tak. Gdzieś mi to denerwowało, gdzieś mnie to mierziło, zostawiłem to, bo na końcu mówię, no musiałbym każdemu to tłumaczyć jakby z osobna, a szkoda prądu. Także mówię... Wystarczy nagrać kawałek. Tak, ale tylko czy przesłuchają. Tak, wiesz, naprawdę jest naprawdę sporo rzeczy, które chcemy robić około rapowych. Jutro na przykład rusza głosowanie do budżetu obywatelskiego miasta, gdzie możecie zagłosować, to jest numerek 179, od jutra 179. Pamiętajcie. Tak, na bommazowia.pl, gdzie robimy nasz Hip Hop Festival, edycja numer 2, od jutra już głosujemy, tak naprawdę do 30 czerwca każdy głos jest ważny. 9 września pierwsza edycja, tu w Arenie Ursynów. Super. No i tu już głosujemy, tu wtedy już wygraliśmy właśnie, znaczy byliśmy chyba top 3. Chyba głosowałem wtedy, pamiętam. Gdzie SMS-a, no właśnie. Także od jutra bommazowia.pl i tak jak mówię, 179 numerek na nasz Hip Hop Festival. Łączymy to oczywiście ze zbiórką charytatywną, także naprawdę jest co robić, tylko trzeba mieć cały czas tą zajawkę. Tu dużo nam pomaga Kasia Bornowska, która jest takim naszym, wiesz, motorem napędowym, także jak mi się już z Krasulem odechciewa wszystkiego, to ona wjeżdża i panowie robimy dalej, tak, także... No właśnie, bo oprócz muzyki też dużo pomagasz bardzo, tak jak widzę w mediach społecznościowych i chyba to jest dobry sposób na oddanie tego, co też dostajesz od ludzi, tak, tą energię, ponieważ też mamy trochę ciężkie czasy ze względu na pandemię, brak koncertów, tak naprawdę ciężko było tą energię, którą gdzieś tam w studiu kumulujesz, spożytkować później dla ludzi, tak, bo faktycznie grając koncert, po koncercie zazwyczaj i endorfiny, no czuje się człowiek szczęśliwszy, że zrobił dobrą robotę dla kogoś, kto chce cię posłuchać. Tak naprawdę, gdzie nie było koncertów, gdzie nie było tego spotykania się z ludźmi, warto to spożytkować na takie rzeczy, na jakie ty to spożytkowałeś, czyli na pomaganie po prostu innym, udzielanie się w jakikolwiek sposób, czy przekazywanie przez media społecznościowe ważnych komunikatów, tak, a propos pomocy. Tak, ja jestem z tej ekipy, no to już mówiłem setki razy, mama mnie tego nauczyła, jeśli możesz pomóc, pomóż. Albo chociaż nie przeszkadzaj. Więc tak, pomagamy bardzo dużo, ale no tak jak mówię, my jesteśmy jakby tam kroplą w morzu. Gdyby nie ludzie, którzy wokół nas są, to tak naprawdę, wiesz, to, że ja sobie, nie wiem, wrzucę od czasu do czasu link do zbiórki, niestety muszę powiedzieć, że to coraz mniej daje, bo tych linków, tych zbiórek jest naprawdę... I to są straszne, wiesz, choroby zbierania po 4, 6, 8 milionów złotych dla dzieciaczków, więc to jest sztab ludzi zaangażowanych w to. Nie jestem w stanie wszystkim pomóc. Często ludzie też wracają do mnie właśnie ze złą energią, że gdzieś nie udostępnię, że gdzieś czegoś nie dam na aukcję i tak dalej, ale też ja nie jestem w stanie po prostu wszystkim pomóc. I tak będzie tak, że wszystkie złote płyty oprócz tam, nie wiem, Lot na całe życie pierwsze i nie wiem, może za pierwsze moje solo, wszystkie i tak skrupulatnie i konsekwentnie wystawiam na aukcję, żeby mi nie wisiały, żeby mi się nie kurzyły. To już są fajne kwoty, bo to już jest parę tysięcy złotych, więc możemy opłacić jakiś tam turnus czy coś. Także jak najbardziej koncertów zagraliśmy w... Nie wiem, czy nie zagraliśmy więcej charytatywnych niż niecharytatywnych. Przynajmniej na początku. Też tak kiedyś miałem. To na stówę.
Więc tak, no pomagamy i tak jak mówisz, że jeśli możemy coś zrobić, to robimy. To róbmy. Świetne słowa. Słuchajcie Kafara, kupujcie jego albumy, słuchajcie wywiadów z nim, przychodźcie na koncerty. Oprócz tego koncertu na Dniach Ursynowa coś jeszcze? Jakiś... To teraz nie zapowiadam nic oprócz tego i 9 wrzesień na arenie Ursynów, okay. Ten nasz hip-hop festiwal. Także na razie te dwa warszawskie i tak jak mówię, od jutra koniecznie 179 179, numerek, zapamiętałem. Nasz hip-hop festiwal, bo Mazowia P. Bo jak nie, to wiecie, co będzie. Ale tak, koniecznie. Dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Za kolejne przyjście do Studia Czwórki, za fajną rozmowę, za ciekawą i wartościową muzykę, którą gdzieś tam prezentujesz i która przez lata ewoluowała, zmieniała się i nabierała tak naprawdę chyba wartości z każdą płytą coraz większej. Bo na tym polega chyba bycie dobrym muzykiem, dobrym raperem, żeby gdzieś tam po pierwsze nie stać w miejscu, a po drugie nawet jeżeli nie robimy super progresu ze swoim stylem, skillsami, które są w tym momencie wymagane od słuchaczy, tak? No, tak? Ludzie się zafiksowali już dawno temu na tym temacie. Ja myślę, że ja po prostu jeśli mi coraz bardziej te numery siadają moje, to dla mnie ten progres jest wystarczający. Prosty rap dla prostych ludzi. Tak bym zakończył. I prostota, nie prostactwo. Dokładnie tak. O, bardzo ważne słowa.